Jedną z chętnie powtarzanych anegdot związanych ze szlachecką Rzeczpospolitą jest ta dotycząca Henryka Walezego i jego rzekomego braku higieny. Mówi się, że król uciekinier dopiero w naszym kraju nauczył się regularnego mycia i korzystania z toalety. Podobne opowieści są często wyolbrzymiane, aby podkreślić rzekomą wyższość kulturową dawnej Rzeczpospolitej nad Francją. Mimo to coś jednak jest na rzeczy. Mieszkańcy naszego kraju rzeczywiście przywiązywali do higieny większe znaczenie niż ich zachodni sąsiedzi. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o higienie w dobie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ilustracją materiału będą ujęcia pięknych XVIII-wiecznych pałaców, Czartoryskich w Puławach i Radziwiłłów w Nieborowie. Mieszkańcy wczesno-nowożytnej zachodniej Europy z całą pewnością nie należeli do czystych. Szalejące w średniowieczu epidemie wśród wielu skutków miały też jeden zaskakujący. Zahamowały rozwój i kulturę higieny osobistej. Myśliciele tamtych czasów wierzyli, że mycie się jest jednym z powodów rozprzestrzeniania się epidemii. Kontakt z wodą miał rzekomo rozwierać pory w skórze, co ułatwiało przedostawanie się do wnętrza ciała zadżumionym oparom. Tak stawiał sprawę w 1568 roku chociażby słynny francuski chirurg Ambroise Paré. Inny słynny medyk, Theophras Trunodoux, jeszcze w 1655 roku przekonywał, że kąpiel jest nie tylko zbyteczna, ale bardzo szkodliwa dla ludzi. Mycie się postrzegano więc jako coś, co może wręcz zagrażać życiu. Stąd masowo zamykano łaźnie i kąpieliska, a podstawowym zabiegiem higienicznym stało się zmienianie bielizny. Jakby tego było mało, ówczesne budowle, choćby najbardziej okazałe, nie posiadały zbyt wielu urządzeń sanitarnych. Symbolem tego stanu rzeczy stał się pałac w Wersalu, który choć olśniewał bogactwem i przepychem, to jednocześnie zdumiewał brakami i zaniedbaniami w zakresie rozwiązań higienicznych. Na tym tle, oczywiście ze współczesnego punktu widzenia, pozytywnie wyróżniała się Rzeczpospolita Obojga Narodów. Nie wynikało to jednak z wyjątkowości naszych przodków, a innych doświadczeń kulturowych. Tereny środkowej Europy w mniejszym stopniu odczuły skutki epidemii, które w okresie średniowiecza dziesiątkowały populacje sąsiednich krajów. Dlatego też tezy stawiane przez zachodnich medyków zwyczajnie nie trafiały na podatny grunt. Poza tym Rzeczpospolita znajdowała się pod dużym wpływem kulturowym Orientu. W Imperium Osmańskim utrzymywanie ciała w czystości było czymś powszechnym. Wynikało to z nakazów religii. Dlatego mimo zmian zachodzących na Zachodzie, na obszarze Rzeczpospolitej nie traciły na popularności znane już od wczesnego średniowiecza łaźnie, zwane też cieplicami. Było to podstawowe miejsce utrzymania higieny. O ich popularności na naszych ziemiach wspominał chociażby Marcin Kromer w swoim opisie Polski z 1577 roku. Cieplice przypominały nieco współczesne sauny. Były to drewniane izby wyposażone w piece lub ogniska, które podgrzewały kamienie. Te, polane wodą, wyzwalały kłęby wilgotnej pary. Zupełnie jak we współczesnym spa. Łaźnie tego typu budowano przy dworach, pałacach i zamkach. Istniały też łaźnie miejskie, zarządzane przez cechy łaziebników. Większość staropolskich łaźni było przybytkami raczej skromnymi. Bogaci magnaci mogli sobie jednak pozwolić na budowanie całych kompleksów służących do utrzymywania higieny. Jednym z najsłynniejszych przybytków tego typu była łaźnia Pińczowska, wybudowana na przełomie XVI i XVII wieku w ogrodach zamku w Pińczowie. Zbudowano ją na polecenie właścicieli fortecy, przedstawicieli rodu Myszkowskich. Wyposażona była w liczne prysznice i natryski ochlapujące użytkowników gorącą lub zimną wodą. Jej wnętrza wypełnione były rzeźbami i inskrypcjami. Jeśli zaś wierzyć opisom współczesnych, także automatami w postaci rzeźb, wydającymi dźwięki lub wykonującymi proste czynności.
Łaźnia w Pińczowie doczekała się wielu wzmianek w materiałach źródłowych. Jednym z najsłynniejszych jest druk ulotny z 1611 roku autorstwa niejakiego Simona Pistoriusa. Autor w wierszowanej formie opisuje wszystkie cuda i dziwy tego niesamowitego miejsca. Staropolską łaźnię możemy też sobie wyobrazić dzięki zachowanemu opisowi takiego przybytku autorstwa Łukasza Górnickiego. W wydanym w 1566 roku Dworzaninie Polskim pisał on, że w łaźni jeden się marze gorzałką z mydłem, drugi maścią od urazu, więc ten puszcza bańki, a ów zasie siecze się winnikiem. Zasie jeden woła zalej, a drugi by rad, żeby drzwi uchylono. Dzięki Górnickiemu możemy sobie wyobrazić staropolską cieplicę jako miejsce pełne ruchu i gwaru, w którym każdy załatwiał swoje potrzeby higieniczne w kłębach gorącej pary. Z łaźni korzystano zarówno latem, jak i zimą. Osobno kobiety, osobno mężczyźni. Ich popularność osłabła dopiero w XVIII wieku, w dobie panowania Sasów. Na ziemiach Rzeczpospolitej aż do XVIII wieku przetrwała też kultura regularnego obmywania ciała. Już małe dzieci, niezależnie od stanu społecznego, przyzwyczajane były do regularnego mycia się, zazwyczaj z wykorzystaniem zimnej wody. Urlich von Werdum w swoim dzienniku podróży z końca wieku XVII wspomina, że na Rusi istniał zwyczaj mycia dzieci nawet dwa razy dziennie, poprzez zanurzenie w wodzie w taki sposób, aby wystawała z niej tylko głowa. O zamiłowaniu Polaków do kąpieli wspominał także Francuz Gaspard de Tende w swojej słynnej relacji historycznej o Polsce z 1686 roku. Mimo, że w Polsce jest niezmiernie zimno, to jednak skłonność do kąpieli jest tam tak duża, że właściwie nie ma domu szlacheckiego, w którym nie byłoby łaźni. W każdym mieście istnieją łaźnie publiczne, do których chodzi lud. Zamiłowanie do mycia się, czy szerzej utrzymywania higieny, odbijało się też w architekturze. O łaźniach przy szlacheckich siedzibach już mówiliśmy, o toaletach jeszcze nie. Kiedy w Wersalu załatwiano swoje sprawy pokątnie, w nadwiślańskich zamkach i pałacach istniały już tak zwane miejsca sekretne, czyli toalety, które swoim kształtem całkiem przypominały te współczesne. Przykładowo, w Zamku Królewskim na Wawelu znajdowało się aż 30 tak zwanych loka sekreta na 150 pomieszczeń. Z zachowanych źródeł wiemy, że były regularnie naprawiane. Zapewniały dyskrecję, bowiem posiadały zamykane na skobel drzwi. Były wentylowane dzięki obecności niewielkich okien. Sama zaś toaleta była, podobnie jak dzisiaj, rodzajem siedziska z otworem. Nieczystości z takich miejsc odprowadzano do dołów kloacznych. Ponadto korzystano z nocników, które regularnie opróżniała służba. Co więcej, królewskie siedziby dawnej Rzeczpospolitej wyposażone były nawet w kanalizację, która zapewniała dworzanom stały dostęp do wody. Z higieną na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej nieodłącznie związany jest temat polskiego kołtuna, z łaciny nazywanego plica polonica. Zwój nierozczesywanych, brudnych, zlepionych, nierzadko zawszonych włosów w zachodniej Europie zawsze wiązano z Polską. W rzeczywistości kołtuny nie były rodzimą przypadłością. W całej Europie zdarzały się już w okresie średniowiecza. Dlaczego więc kołtun określono na zachodzie polskim? Najprawdopodobniej ma to związek z faktem, że to polscy uczeni po raz pierwszy opisali zjawisko i wprowadzili kołtun do międzynarodowego dyskursu naukowego. W 1599 roku rektor świeżo powstałej Akademii Zamojskiej, Wawrzyniec Starnigel, wysłał do profesorów Uniwersytetu w Padwie list poświęcony właśnie chorobie kołtunowej. W Italii list Starnigela wywołał ogromną dyskusję naukową i poskutkował stworzeniem dziesiątek traktatów traktujących właśnie o kołtunie. Temat rozsławił Akademię Zamojską, ale miał też skutki uboczne. Na początku XVII wieku powstał słynny traktat Herkulesa z Saksonii, w którym postawił on sprawę jasno. Kołtun nazwał polskim. I tak już zostało. Z czym według naszych przodków związany był kołtun? Teorii pojawiało się bardzo wiele. Według niektórych był to zewnętrzny objaw tzw. gośćca, tajemniczej choroby przejawiającej się bólami kości i stawów.
W rzeczywistości najprawdopodobniej coraz powszechniejszego na przełomie XVI i XVII wieku syfilisu. W podobny sposób opisywał Kołtun wspomniany Starnigel. Identyfikował go z chorobą, która łamie kości, naciąga członki, rzuca się na stawy, ciało zniekształca i wykręca, powoduje narośle i guzy, robactwo sprowadza i masami tegoż tak głowę zanieczyszcza, że w żaden sposób nie da się potem do porządku doprowadzić. Teoria ta miała swoje nieprawdopodobne rozwinięcia. Niektórzy wierzyli, że Kołtun wyciąga chorobę z ciała i w tym sensie jest zjawiskiem pożytecznym. Obecność Kołtuna miała przynosić ulgę osobom zmagającym się z chorobami reumatycznymi czy chorobami oczu. Na początku XVII wieku wymyślano więc całe kuracje, które miały doprowadzić do skołtunienia włosów. Jedną z metod było przykładowo nacieranie głowy woskowymi świecami. Jeszcze inni traktowali kołtun jako swojego rodzaju amulet chroniący przed chorobami. W każdym razie nie brakowało osób, które kołtuny zapuszczały celowo. Mimo tych różnic wszyscy zgadzali się co do jednego. Ewentualne ścięcie kołtuna było bardzo niebezpieczne. Zgromadzony w nim chorobowy jad mógł bowiem rozlać się po całym ciele i przynieść niewymowne męki. Plika Polonika, jak ją nazywano, nie była więc świadectwem szczególnego niechlujstwa Polaków. Prędzej wiary w różnego rodzaju zabobony i niewiarygodne z dzisiejszego punktu widzenia teorie quasi-medyczne. Uczciwie należy przyznać, że w XVII wieku żyli też badacze, którzy na sprawę patrzyli w nieco bardziej trzeźwy sposób. Jedną z takich osób był William Davidson, nadworny medyk króla Jana Kazimierza. Z rozmysłem obcinał on swoim pacjentom kołtuny, a na nawroty choroby proponował jedyne słuszne w tym przypadku lekarstwo – mydło i grzebień. Dzisiaj dbałość o higienę, jaka cechowała naszych przodków, może być powodem do dumy. Warto pamiętać, że nie jest to wyraz wyższości kulturowej Rzeczpospolitej nad innymi krajami. Bardziej efekt innych doświadczeń dziejowych. Więc choć lubimy podkreślać naszą czystość, trzeba wiedzieć, że w tym zakresie przodowali wspomniani już mieszkańcy Imperium Osmańskiego, co też wynikało z charakterystycznych uwarunkowań ich kultury. Poza tym wczesno-nowożytna higiena, nawet ta staropolska, i tak znacznie odbiegała od dzisiejszych standardów. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz oglądania innych materiałów, które opowiadają o kulturze i dziejach Rzeczpospolitej obojga narodów. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!